Poniedziałkowe zajęcia piłkarzy Miedzi Legnica przebiegły dość spokojnie. Zawodnicy spędzili je na grze w dziadka i bieganiu. Jak mówi Adam Fedoruk, kolejne treningi będą już wyglądały inaczej. Dzisiejsza jednostka treningowa będzie przeprowadzona, poświęcimy na wytrzymałość tlenową, będziemy w tym tygodniu zwracać uwagę też na trening siłowy, także wszystko po to, żeby wprowadzić naszych zawodników jak najwyższy poziom wytrenowania. Wśród piłkarzy obecnych na treningu pojawiły się nowe twarze. Mowa o Damianie Ciuniowiczu, który dotychczas występował w zespole CLJ, oraz o Dominiku Budzyńskim i Bartoszu Machaju, którzy dołączyli niedawno do legnickiej Miedzi. Pewno czeka mnie mocna rywalizacja, no ale wiadomo, przyszedłem po to, żeby się rozwijać, tam zwiększyć swoje umiejętności i mam nadzieję, że z czasem uda mi się, nie wiem, przebić do składu. Oj, no duża rywalizacja, ale mam nadzieję, że będzie sportowa, tak? No i zobaczymy, co czas pokaże. Podobnie do kwestii rywalizacji o miejsce w składzie podchodzą gracze starsi stażem w naszym klubie. No jak w każdym klubie rywalizacja jest potrzebna. Będzie grał lepszy i poprawi to poziom piłkarskiej drużyny. Podczas treningu nie zabrakło też wracającego z wypożyczenia do kolejarza Stróże Patryka Szymańskiego. Jak twierdzi Adam Fedoruk, to nie koniec powrotów. Będziemy tutaj monitorować wszystkich zawodników. Myślimy też o Rytelewskim, który miał dobre występy w Rakowie Częstochowa. Dlatego tych naszych zawodników jak najbardziej monitorowaliśmy, oglądaliśmy ich też jak grają. Mamy też informacje od trenerów, którzy prowadzili tych zawodników. No i teraz przychodzi ten moment, kiedy my będziemy przyglądać się na poziomie naszych zawodników. Legniczanie będą przez najbliższy tydzień przygotowywać się do pierwszego sparingu, w którym rywalem będzie Lech Poznań. Meczu z kolejorzem nie może doczekać się już Mateusz Szczepaniak, który w spotkaniu Pucharu Polski zdobył jedną z bramek przeciwko poznaniakom. Czy ja strzelę, czy ktoś inny, nieważne. Chcielibyśmy oczywiście wygrać i mieć 6 punktów w tym dwumeczu. Kolejnym etapem przygotowań w kalendarzu naszego zespołu będzie zgrupowanie w Turcji.